Robin S. Sharma, mnich, który sprzedał swoje Ferrari. Część trzecia. Rozdział dziewiąty. Prastara sztuka kierowania sobą. Dobrzy ludzie nie zaprzestają pracy nad sobą. Konfucjusz. Czas szybko mija, powiedział Julian, nalewając sobie kolejną filiżankę herbaty. Wkrótce nastanie świt. Chcesz, żebym mówił dalej? Czy masz dość na jeden raz? Nie było mowy, abym pozwolił zamilknąć człowiekowi, przynoszącemu takie klejnoty mądrości. Musiał wpierw dokończyć swoją opowieść. Z początku wydała mi się ona niewiarygodna, ale w miarę, jak wsłuchiwałem się w to, co mówił, jak pochłaniałem przekazaną mu filozofię życia, zaczynałem coraz głębiej wierzyć w jego słowa. To nie były historyjki jakiegoś pierwszego, lepszego oszusta. Julian emanował autentyzmem. Jasno prowadził swój wykład, i jego przysłanie brzmiało prawdziwie. Ufałem mu: proszę, mów dalej, nigdzie się nie śpieszę. Dzieci śpią dzisiaj u dziadków, a Jenny będzie spać jeszcze ładnych parę godzin. Julian ciągnął dalej temat pełnej symboli opowieści Jogina Ramana, która ilustrowała podstawy wiedzy o bogatszym, bardziej promiennym życiu. Jak już powiedziałem, ogród oznacza żyzny ogród umysłu, wypełniony wspaniałymi skarbami i niewysłowionymi bogactwami. Mówiłem też, że latarnia morska symbolizuje potęgę celu i wagę odkrycia swego życiowego powołania. Przypominam, że w dalszym ciągu opowieści drzwi latarni otwierają się powoli i że na zewnątrz wychodzi dwumetrowy, ważący kilkaset kilogramów japoński zapaśnik sumo. To trochę przypomina horrory o Godzilli. Uwielbiałem je, kiedy byłem dzieckiem. Ja też, ale wróćmy do zasadniczego wątku. Zapaśnik Sumo uosabia bardzo ważny element w systemie odmiany życia wypracowanym przez mędrców Siwany. Jogin Raman wyjaśnił, że wiele wieków temu wielcy mistrzowie starożytnego wschodu stworzyli filozofię zwaną Kaizen. To japońskie słowo Oznacza stałe, nigdy niekończące się samodoskonalenie. Jest to osobisty znak rozpoznawczy każdego człowieka, który wiedzie wzniosłą, w pełni świadomą egzystencję. W jaki sposób koncepcja Kaizen wzbogaciła życie mędrców? spytałem. Jak już wcześniej wspomniałem, John, sukces zewnętrzny zaczyna się od sukcesu wewnętrznego. Jeśli chcesz naprawić swój świat zewnętrzny, bez względu na to, czy masz na myśli zdrowie, związki uczuciowe czy finanse, musisz najpierw naprawić swój świat wewnętrzny. Najskuteczniejszą metodą jest nieustanne samodoskonalenie to fundament życiowego mistrzostwa. Nie obraź się, Julianie, ale to całe gadanie o świecie wewnętrznym brzmi dla mnie nieco zbyt ezoterycznie. Pamiętaj, jestem zwykłym prawnikiem należącym do klasy średniej. Z nieco lepszej dzielnicy, z minivanem na podjeździe i kosiarką w garażu. Widzisz, wszystko, co do tej pory powiedziałeś, brzmi sensownie. Prawdę mówiąc, większość tych rzeczy zgadza się ze zwykłym, zdrowym rozsądkiem. Choć, oczywiście, zdrowy rozsądek wcale nie jest czymś zwykłym w dzisiejszych czasach. Tak czy owak, mam nieco trudności z pojęciem Kaizen i udoskonalaniem mego świata wewnętrznego. O czym dokładnie rozmawiamy? Julian natychmiast pośpieszył z odpowiedzią: W naszym społeczeństwie nader pochopnie utożsamiamy niewiedzę ze słabością. Jednakże ci, co świadomi swej niewiedzy, poszukują wskazówek. Pierwsi znajdują drogę ku oświeceniu. Twoje pytanie jest szczere i upewnia mnie, że jesteś otwarty na nowe idee. Zmiany to dzisiaj największy napęd naszego społeczeństwa. Większość ludzi się ich obawia. Mądrzy przyjmują je. Tradycja Zen mówi o umyśle początkujących. Ci, których umysły są otwarte na nowe koncepcje, ci, których filiżanki są wciąż puste, zawsze wchodzą na wyższy poziom sukcesu i spełnienia. Nigdy nie wahaj się zadawać nawet bardzo prostych z pozoru pytań. Pytania są najskuteczniejszą metodą uzyskiwania wiedzy. Dzięki, ale nadal nie bardzo wiem o co chodzi w tym całym kaj kiedy mówię o doskonaleniu twego wewnętrznego świata, mam na myśli samodoskonalenie i rozwój osobisty. To najlepsze, co możesz dla siebie zrobić. Jeśli myślisz, że jesteś zbyt zajęty, aby poświęcać czas na pracę nad sobą, popełniasz błąd. Widzisz, jeżeli nie będziesz żałował czasu na zbudowanie silnego charakteru, opartego na dyscyplinie, energii, sile i optymizmie, będziesz mógł mieć i zrobić w swoim zewnętrznym świecie wszystko, cokolwiek zechcesz. Uwierz w swoje możliwości, pielęgnuj niezachwianego ducha, a nic nie odbierze ci sukcesu we wszystkich dążeniach i nic nie przeszkodzi żyć pełniejszym życiem. Czas poświęcony na doskonalenie umysłu, troskę o ciało i duszę pozwoli wzbogacić całe życie, wprowadzić do niego więcej energii. Dawno temu Epiktet ujął to w następujący sposób. Nie jest wolny ten, to nie jest panem samego siebie z tego wynika że kaizen ma praktyczny charakter bardzo praktyczny pomyśl o tym john jak ktoś mógłby kierować wielką korporacją jeśli nie potrafi kierować samym sobą jak mógłby zadbać o swoją rodzinę skoro nie nauczył się dbać o samego siebie jak miałby czynić dobro jeśli nawet nie czuje się dobrze rozumiesz skinąłem głową na znak że całkowicie się zgadzam. Po raz pierwszy miałem okazję poważnie pomyśleć o pracy nad sobą. Zawsze sądziłem, że ci wszyscy ludzie, których widywałem w metrze, czytających książki zatytułowane na przykład Siła Pozytywnego Myślenia albo Życie Doskonałe, to udręczone dusze desperacko poszukujące jakiegoś lekarstwa, które przywróci sens ich życia. Teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że ci Którzy poświęcali czas na doskonalenie własnej osobowości byli najsilniejsi, i że tylko samodoskonalenie pozwala mieć nadzieję na poprawienie losu innych ludzi. Zacząłem się zastanawiać, co mógłbym udoskonalić. Na pewno gimnastyka poprawiłaby kondycję i dodałaby mi energii. Opanowanie nieznośnego charakteru i skończenie z ciągłym przerywaniem każdemu w półsłowa zdziałałoby cuda w moich relacjach z żoną i z dziećmi. Zaprzestanie ciągłego martwienia się o wszystko dałoby mi pokój ducha i poczucie szczęścia, którego poszukiwałem. Im dłużej myślałem, tym więcej widziałem potencjalnych możliwości poprawy. Im więcej pozytywów dostrzegałem w kształtowaniu dobrych nawyków, tym większej ulegałem fascynacji. Rozumiałem oczywiście. Że Julian mówił o czymś znacznie większym niż tylko o codziennej gimnastyce, zdrowej diecie i uregulowanym trybie życia. To, czego się nauczył w Himalajach, było o wiele głębsze i bardziej znaczące. Julian mówił, jak ważne w życiu jest budowanie siły charakteru, rozwijanie umysłu i odwaga. Zapewniał, że trzy punkty Pozwalają nie tylko wieść stateczny i godny szacunku żywot, ale także wspomagają osiąganie sukcesu, zadowolenia i wewnętrznego spokoju. Każdy jest w stanie pielęgnować cnotę odwagi, która na dłuższą metę przynosi ogromne korzyści. Co ma odwaga do kierowania samym sobą i do rozwoju osobowości? Zastanawiałem się głośno. Odwaga. Pozwala biec w swoim własnym wyścigu. Odwaga pozwala Ci robić, co chcesz, ponieważ wiesz, że to jest słuszne. Odwaga daje samokontrolę i upór tam, gdzie wszyscy inni zrezygnowali. W ostatecznym rozrachunku, życiowa odwaga, jaką posiadasz, decyduje o poziomie satysfakcji, jaką osiągniesz. Pozwala na realizację najbardziej wyszukanych pomysłów w epopei życia. Ci zaś, co doskonalą samych siebie, mają mnóstwo odwagi. W porządku, zaczynam rozumieć siłę, jaką daje praca nad sobą. Od czego powinienem zacząć. Julian powrócił do swojej rozmowy z Joginem Ramanem, która miała miejsce wysoko w górach we wspaniałą, gwiaździstą noc. Na początku ja także miałem kłopoty z uzmysłowieniem sobie, co to właściwie jest samo doskonalenie. W końcu byłem twardym, wykształconym na Harvardzie graczem na polu prawa, który nie miał czasu na teorie New Age, ciskane przez źle, moim zdaniem, ostrzyżonych, włóczących się po lotniskach ludzi. Myliłem się. To była właśnie ciasnota umysłowa, ograniczająca w tamtych czasach całe moje życie. Im dłużej słuchałem Jogina Ramana i im dłużej rozmyślałem o bólu i cierpieniach świata, w którym kiedyś żyłem, tym chętniej przyjmowałem filozofię Kaizen. Nieustanne wzbogacanie umysłu, ciała i duszy w moim nowym wcieleniu zapewniał Julian. Czemu tak dużo słyszy się obecnie o umyśle, ciele i duszy? Na każdym kroku ktoś o tym wspomina bo są to trzy dary, jakie otrzymaliśmy. Naprawa umysłu, niepodbudowana dbałością o aspekt fizyczny, byłaby bardzo kruchym zwycięstwem. Podnoszenie umysłu i ciała do najwyższych poziomów bez troski o duszę wytwarza pustkę i poczucie niespełnienia. Dopiero kiedy skierujesz swą energię do odblokowania całego potencjału wszystkich trzech aspektów, zaznasz oświeconego życia. To brzmi obiecująco. Co do Twojego pytania, od czego zacząć, to zapewniam, że za parę chwil nauczę Cię kilku starych, bardzo skutecznych technik. Najpierw jednak muszę ci coś pokazać na przykładzie. Ustaw się w pozycji do ćwiczenia pompek. Dobry Boże, pomyślałem w duchu. Julian upodabnia się do nieznośnego sierżanta z armii. Jednak ciekawość i pragnienie, by moja filiżanka wciąż była pusta, sprawiły, że się podporządkowałem. A teraz zrób tyle pompek, ile tylko możesz. Nie przestawaj, dopóki nie będziesz zupełnie pewny, że nie dasz rady zrobić ani jednej więcej. Ćwiczenie dało mi się bez znaki. Moje 97 kg nie znało innego treningu niż spacer z dziećmi na hamburgery lub majestatyczny golf ze wspólnikami. Już pierwsze 15 pompek było prawdziwą udręką. Upał letniej nocy plus zmęczenie sprawiały, że spociłem się jak mysz. Mimo to nie miałem zamiaru okazać słabości i ćwiczyłem, aż moja próżność zaczęła przegrywać z ramionami. Po dwudziestej trzeciej pompce poddałem się. Koniec. Więcej nie mogę. Ledwo żyję. Julianie, co chcesz mi udowodnić? Jesteś pewien, że nie możesz więcej? Jestem. Daj już spokój. Jedyne, czego mogę się teraz nauczyć, to jak dorobić się zawału. Więc zrób jeszcze dziesięć. Potem będziesz mógł odpocząć, rozkazał Julian. Chyba żartujesz, a jednak usłuchałem. Jeden, dwa, pięć, osiem i w końcu dziesięć. Leżałem na podłodze całkowicie wyczerpany. Przeszedłem dokładnie przez to samo z Joginem Ramanem, tej nocy, kiedy uraczył mnie swą niezwykłą opowieścią, rzekł Julian. Powiedział wówczas, że ból jest wspaniałym nauczycielem. Niby czego może nas nauczyć podobne doświadczenie? Spytałem z trudem łapiąc oddech. Jogin Raman, podobnie jak wszyscy mędrcy Siwany, wierzył, że człowiek rozwija się najbardziej, kiedy wchodzi do strefy nieznanego. Dobrze, ale co to ma wspólnego ze zmuszaniem mnie do ćwiczeń? Powiedziałeś po 23, że nie jesteś w stanie zrobić ani jednej pompki więcej. Jednak kiedy cię zmusiłem, Zrobiłeś jeszcze 10. Miałeś więc w sobie o wiele więcej możliwości niż sądziłeś. Im głębiej sięgniesz do swoich zasobów, tym więcej wydobędziesz. Jogin Raman, kiedy byłem jego uczniem, przedstawił mi jedną z fundamentalnych zasad. Jedynymi ograniczeniami w Twoim życiu są te, które sam sobie narzucasz. Kiedy odważysz się wyjść z kręgu swego wygodnego bytu, by poznać nieznane, wyzwolisz swój prawdziwy ludzki potencjał. Jest to pierwszy krok na drodze samodoskonalenia i osiągnięcia mistrzostwa w kierowaniu sobą i wszystkimi okolicznościami, jakie mogą zaistnieć w Twoim życiu. Kiedy zmusisz się do przekroczenia własnych ograniczeń, tak jak to było w tym małym doświadczeniu, uwolnisz duchowe i fizyczne rezerwy, których istnienia nawet nie podejrzewałeś. Fascynujące, pomyślałem. Coś w tym jest. W jednej książce przeczytałem ostatnio, że przeciętny człowiek wykorzystuje jedynie ułamek swych potencjalnych możliwości. Co moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy uruchomili pozostałe zapasy? Julian poczuł, że zrobił na mnie wrażenie. Uprawiasz Kaizen poprzez codzienne pokonywanie swych słabości. Musisz ciężko pracować. Nad udoskonalaniem swego ciała i duszy. Pielęgnuj swój umysł. Rób to, czego się bałeś. Zacznij żyć z niepohamowaną energią i entuzjazmem. Podziwiaj wschód słońca. Tańcz w strugach deszczu. Bądź tym, kim chcesz być. Rób rzeczy, o których zawsze marzyłeś i których nie robiłeś, ponieważ dałeś się omamić przekonaniu, że jesteś na to za młody albo za stary, albo za bogaty albo za biedny. Przygotuj się na pełne, wzniosłe życie. Na wschodzie mówi się, że szczęście sprzyja przygotowanemu umysłowi. Ja wierzę, że życie sprzyja mi również. Julian z ogromną pasją ciągnął swoje rozważania. Wyodrębnij to wszystko, co cię powstrzymuje. Boisz się mówić, a może masz kłopoty w relacjach z innymi ludźmi? Czy brak ci pozytywnego nastawienia? Czy też potrzebujesz więcej energii? Sporządź spis swoich słabości. Ludzie zadowoleni zastanawiają się częściej od innych. Poświęć czas na zastanowienie się, co oddala cię od życia, jakiego naprawdę pragniesz i jakie w głębi serca wiesz, że mógłbyś prowadzić. Kiedy już rozpoznasz swoje słabości, następnym krokiem będzie przeciwstawienie się im. Przypuść frontalny atak na wszelkie lęki. Jeśli boisz się publicznych wystąpień, daj sobie słowo, że wygłosisz 20 przemówień. Jeśli obawiasz się rozpoczęcia nowej pracy lub zakończenia nieudanego związku, zmobilizuj wszystkie wewnętrzne siły i zrób to. W ten sposób, może po raz pierwszy od lat, zakosztujesz prawdziwej wolności. Strach to tylko potwór, którego sam stworzyłeś negatywny strumień świadomości. Strach to tylko negatywny strumień świadomości? To mi się podoba. Chcesz powiedzieć, że wszystkie moje lęki to nic innego, jak tylko wyimaginowane maleńkie gremliny, które wpełzły w przeciągu wielu lat do mego umysłu. Właśnie ilekroć za ich podszeptem powstrzymałeś się od podjęcia jakichś działań dolewałeś oliwy do ich ognia. Wygrywając z obawami wygrywasz życie? Daj no to jakiś przykład. Oczywiście. Weźmy na przykład publiczne wystąpienia, których większość ludzi śmiertelnie się boi. Jako prawnik widywałem kolegów, którzy bali się przemawiania w sądzie. Byli gotowi zrobić wszystko, łącznie z przegraniem spraw swoich klientów, byle uniknąć bólu pojawienia się w zatłoczonej sali sądowej. Ja też taki widywałem. Naprawdę myślisz, że urodzili się z tego rodzaju lękiem? Mam nadzieję, że nie. Przyjrzyj się niemu w lęciu. Ono nie ma zahamowań. Jego umysł jest czystą tablicą potencjalnych możliwości. Odpowiednio pielęgnowany zaprowadzi je do wielkości. Wypełniony negacją w najlepszym razie zawiedzie je do przeciętności. Chcę tylko powiedzieć, że każde doświadczenie, czy będzie to publiczne wystąpienie, upomnienie się u szefa o podwyżkę, czy pływanie w jeziorze nagrzanym słońcem albo sparcer po plaży w świetle księżyca. Nie jest samo w sobie przyjemne albo bolesne. To nasze myśli powodują, że takie są. Interesujące. Dziecko można nauczyć postrzegania pięknego, słonecznego dnia jako czegoś przygnębiającego. Można mu wmówić, że szczenię to rozszalała bestia. Dorosłemu można podsunąć narkotyk jako przyjemny środek relaksacyjny. Wszystko jest umowne. Oczywiście. To samo dotyczy strachu. Jest to reakcja warunkowa. Wyniszczający nawyk, który pożre energię, kreatywność i ducha, jeśli tylko nie będziesz się miał na baczności. Gdy tylko strach podniesie swą ohydną głowę, czym prędzej przygnieć go do ziemi. Najlepszym na to sposobem jest zrobienie tego, czego się boisz. Trzeba zrozumieć anatomię strachu. Jest to przecież tylko twój własny wytwór. I jak każdy wytwór wyobraźni jest równie łatwy do usunięcia, co do stworzenia. Metodycznie wyszukaj, a następnie zniszcz każdy lęk, który po cichu wkradł się do Twojego umysłu. Już samo to da Ci olbrzymią pewność siebie, szczęście i spokój ducha. Czy naprawdę czyjkolwiek umysł może całkowicie wyzbyć się strachu? Spytałem. Świetne pytanie. Odpowiedzią jest dobitne: tak. Mędrcy Siwany. Wszyscy razem i każdy z osobna byli całkowicie wolni od strachu. Można to dostrzec już w samym sposobie, w jaki się poruszali, w jaki mówili. Można to zobaczyć, zaglądając im głęboko w oczy. I powiem Ci coś jeszcze, John. Co? Wymamrotałem, zafascynowany jego słowami. Ja również wyzbyłem się strachu. Poznałem siebie i zrozumiałem, że w mojej naturze. Leży niewyczerpana siła i nieograniczony potencjał. Dawniej, przez te wszystkie lata, tłamsiło mnie zaniedbywanie własnej osoby i nieharmonijny sposób myślenia. Powiem Ci coś jeszcze. Kiedy wyzbędziesz się strachu, zaczniesz wyglądać młodziej i cieszyć się lepszym zdrowiem. Ach tak! Odwieczna zależność ciała i umysłu! rzuciłem z nadzieją ukrycia swej niewiedzy. Tak! Mędrcy wschodu. Wiedzą o tym od pięciu tysięcy lat. Raczej trudno nazwać to New Age, powiedział Julian z szerokim uśmiechem, jeszcze bardziej rozjaśniającym jego promienną twarz. Mędrcy wskazali mi jeszcze jedną ważną zasadę, o której bardzo często myślę. Sądzę, że i dla ciebie będzie miała nieocenioną wartość na drodze do samodoskonalenia i mistrzostwa w kierowaniu samym sobą. Filozofia ta dawała mi motywację, kiedy już chciałem zrezygnować. Można ją streścić następująco. To, co stawia bardzo skutecznych ludzi ponad tymi, którym brak w życiu wszelkiej inspiracji, jest fakt, że ci pierwsi robią rzeczy, których ci drudzy mniej zdecydowani robić nie lubią, nawet jeśli oni także tego nie znoszą. Prawdziwie oświeceni ludzie, ci, którzy codziennie doświadczają głębokiego szczęścia, są gotowi zrezygnować z krótkotrwałych przyjemności na rzecz długofalowej satysfakcji. Tak więc stawiają czoło swoim słabościom i lękom, nawet jeśli zanurzenie się w odmentach nieznanego wiąże się z pewną dozą niewygody. Żyją zgodnie z nakazami kaizen, nieustannie doskonaląc się pod każdym względem. Z czasem to, co było trudne, staje się znacznie łatwiejsze. Obawy które odgradzały ich od szczęścia, zdrowia i pomyślności, na jakie zasługują, usuwają się na bok, niczym strachy na wróble, powalone przez huragan. A więc sugerujesz, że powinienem najpierw zmienić siebie, zanim odmienię swoje życie? To jest tak, jak w tej starej historii, którą lubił opowiadać mój ulubiony profesor, kiedy studiowałem. Pewnego wieczoru, ojciec z gazetą w ręku, odpoczywał po ciężkim dniu w biurze. Jego synek, który chciał się bawić, nie dawał mu chwili spokoju. W końcu ojciec, mając tego dość, podarł na drobne kawałki rysunek kuli ziemskiej. No synu, poskładaj to z powrotem jak było. Rozkazał w nadziei, że dziecko wreszcie się czymś zajmie i da mu spokojnie doczytać gazetę. Ku jego zdumieniu, chłopiec wrócił po minucie z idealnie ułożonym obrazkiem. Kiedy zaskoczony ojciec spytał, jak to zrobił, syn uśmiechnął się grzecznie i odparł. Tato, to, po drugiej stronie był rysunek człowieka. Jak tylko poskładają człowieka, świat sam się ułożył. Świetna anegdota. Jak widzisz, John, najmądrzejsi ludzie, jakich kiedykolwiek spotkałem, od męców siwany po wykładowców prawa na Harvardzie, najwyraźniej znali przepis na szczęście. Mów dalej, bo naglałem niecierpliwie. To jest dokładnie to, co powiedziałem już wcześniej. Szczęście. Przychodzi poprzez stopniowe dążenie do wartościowego celu. Jeśli robisz to, co naprawdę uwielbiasz robić, jesteś po prostu skazany na odnalezienie głębokiego zadowolenia. Jeśli szczęście przychodzi do każdego, kto po prostu robi to, co lubi, to dlaczego jest tak wielu nieszczęśliwych ludzi? Słusznie, John. Robienie tego, co się lubi, czy będzie się to wiązać z poczuciem obecnie wykonywanej pracy na rzecz kariery aktorskiej. Czy też poświęcaniem i mniejszej ilości czasu na rzeczy mniej ważne po to, by mieć go więcej na ważne, wymaga wielkiej odwagi. To wymaga wyjścia ze sfery komfortowego bezpieczeństwa. Każda zmiana na początku powoduje niewygody. Poza tym bywa często ryzykowna. A jednak jest to najpewniejsza droga do zapoczątkowania radośniejszego życia. Ale jak dokładnie można zwiększyć odwagę? Tak jak w tej anegdocie, gdy tylko dojdziesz do ładu z samym sobą, świat sam się poukłada. Z chwilą udoskonalenia umysłu, ciała i charakteru, szczęście samo w niemal magiczny sposób wypełni twoje życie. Musisz tylko codziennie trochę nad sobą popracować, choćby 10 czy 15 minut. A co w obowieści Jogina Ramana symbolizuje ów dwumetrowy ciężki zawodnik sumo? Nasz zwalisty przyjaciel winien stale przypominać o potędze Keizen. To japońskie słowo, jak już wspomniałem, oznacza osobisty rozwój i ciągłe samodoskonalenie. W ciągu kilku godzin Julian ukazał mi więcej zdumiewających rzeczy, niż kiedykolwiek w życiu widziałem. Dowiedziałem się o magii zawartej w moim własnym umyśle i o jego potencjale. Nauczyłem się niezwykle praktycznych technik, wyciszania i skupiania się jego mocy wokół moich pragnień i marzeń. Dowiedziałem się, jakie to ważne, mieć w życiu ściśle określony cel i wyznaczać sobie konkretne zadania w każdej dziedzinie mego osobistego, zawodowego i duchowego świata. Teraz poznawałem odwieczne zasady samodoskonalenia. Kaizen. W jaki sposób mógłbym ćwiczyć się w sztuce kaizen? Nauczę Cię dziesięciu starych, niezwykle skutecznych praktyk, które poprowadzą Cię ścieżką osobistego rozwoju. Jeśli będziesz stosował się do nich codziennie, wierząc w ich skuteczność, już po miesiącu zaobserwujesz znaczące zmiany. Jeśli nadal będziesz się im poddawać, tak, by stały się Twoim nawykiem, możesz osiągnąć doskonałe zdrowie, nieograniczoną energię, trwałe szczęście i spokój ducha. W końcu wypełni się Twoje przeznaczenie, bowiem jest to Twoje niezbywalne prawo. Jogin Raman z ogromną wiarą przedstawił mi dziesięć różnych praktyk. Zgodzi się chyba ze mną, że jestem żywym dowodem na ich skuteczność. Wszystko, o co Cię poproszę, to żebyś wysłuchał, co mam do opowiedzenia, a potem sam wyciągnął wnioski dla siebie. Odmiana życia. Miałaby nastąpić w ciągu zaledwie 30 dni? Spytałem z niedowierzaniem. Tak, niemniej wszystko polega na tym, że musisz przeznaczyć przynajmniej godzinę dziennie, przez 30 kolejnych dni na praktyki, o których ci zaraz opowiem. Taka inwestycja w samego siebie jest jedynym wymogiem, tylko mi nie mów, że nie masz czasu. Ale ja naprawdę go nie mam, zapewniłem z całą szczerością. Pracuję w takim tempie. Że nie mam dla siebie 10 minut, a co dopiero całej godziny? Już mówiłem. Upieranie się, że nie masz czasu na doskonalenie siebie, bez względu na to, czy chodzi o umysł, czy duszę, jest jak twierdzenie, że nie masz czasu zatankować paliwa, bo chcesz jak najszybciej gdzieś dojechać. W końcu i tak się zatrzymasz. Naprawdę? Naprawdę. W jaki sposób? Powiedzmy to tak. Jesteś czymś w rodzaju świetnie skonstruowanego, wartego miliony dolarów samochodu wyścigowego. Jesteś sprawnie funkcjonującą, skomplikowaną maszyną. Dziękuję. Twój mózg jest największym we wszechświecie cudem, a ciało kryje w sobie zdumiewające możliwości. Zgoda. Czy byłoby mądrze, znając wartość tej wyjątkowej maszyny, kosztującej miliony, zajeździć ją na śmierć? Nie robiąc w chwili przerwy na schłodzenie silnika? Oczywiście, że nie. Więc dlaczego nie poświęcisz kilku chwil na przerwę dla siebie, na krótki odpoczynek? Dlaczego żal ci poświęcić nieco czasu na schłodzenie silnika, jakim jest twój umysł? Rozumiesz, co mam na myśli? Przeznaczenie czasu na regenerację jest najważniejszą rzeczą, jaką możesz dla siebie zrobić. I jak na ironię, ciśnięcie go w popięty grafik, w celu samodoskonalenia, wzbogacenia własnej osobowości znacznie podniesie efektywność twojej pracy, kiedy już do niej wrócisz. Czyli godzina dziennie przez 30 dni w tym zawiera się magiczna formuła, jakiej zawsze poszukiwałem. Prawdopodobnie zapłaciłbym za nią w czasach mojej świetności parę milionów dolarów, gdybym tylko w pełni rozumiał jej znaczenie. Nie miałem pojęcia, że jest za darmo, jak zresztą większość bezcennych prawd. Ponadto musisz być zdyscyplinowany i stosować strategie składające się na formułę z całkowitym przekonaniem co do ich skuteczności. Nie proponuję Ci żadnego przyspieszonego kursu, niczego, co działa w 5 minut. Kiedy już się w to zaangażujesz, pozostaniesz tam długo. A dokładniej, poświęcenie sobie jednej godziny dziennie rzeczywiście może zdziałać cuda w ciągu 30 dni. Pod warunkiem, że robisz to co trzeba. Wytworzenie nowego nawyku wymaga około miesiąca. Po tym okresie wyuczone praktyki zaczną do ciebie pasować niczym druga skóra. Sekret w tym, że musisz stosować je codziennie, jeśli zależy ci na rezultatach. Logiczne, zgodziłem się. Bez wątpienia Julian odkrył własne źródło witalności i wewnętrznego spokoju. Rzeczywiście. Jego przeobrażenie ze schorowanego starego prawnika, tryskającego energią filozofa zakrawało na cud. I wtedy właśnie postanowiłem poświęcić jedną godzinę dziennie na wcielenie w życie zasad, które miałem poznać. Przyrzekłem sobie odmienić siebie, zanim zacznę zmieniać innych, jak to kiedyś miałem w zwyczaju. Może ja też zdołam przejść podobną przemianę. Niewątpliwie warto spróbować. Tej nocy, siedząc na podłodze mojego zagraconego salonu, poznałem to, co Julian nazwał rytami promiennego życia. Jedne wymagały skoncentrowania wysiłku, inne nie. Wszystkie intrygowały i zarazem obiecywały niezwykłe rzeczy na przyszłość. Pierwszą strategią, mędrcy nazywają praktyką odosobnienia chodzi o umieszczenie w rozkładzie dnia obowiązkowego okresu wyciszenia. Co to jest okres wyciszenia? Jest to czas od 15 do 50 minut, kiedy doświadczasz uzdrawiającej mocy ciszy i poznania, kim jesteś naprawdę wyjaśnił Julian. Coś w rodzaju przerwy na schłodzenie mojej przygrzanej maszynerii zasugerowałem z lekkim uśmiechem. Właśnie tak trzeba na to patrzeć. Czy byłeś kiedykolwiek na długiej wycieczce z rodziną? Oczywiście. Każdego lata jeździmy na wyspy by spędzić dwa tygodnie z rodzicami Jenny. Czy robicie wtedy jakieś przerwy w podróży? Pewnie, żeby coś zjeść lub kiedy poczuję senność, ucinam sobie krótką drzemkę. Zwykle po sześciu godzinach wysłuchiwania jak moje dzieci tłuką się na tylnym siedzeniu. A więc traktuj praktykę odosobnienia jak taką przerwę w podróży, konieczną dla twojej duszy. Jej celem jest odnowa, którą osiągniesz, Spędzając trochę czasu w samotności i ciszy. Co jest takiego szczególnego w ciszy? Dobre pytanie. Cisza i spokój wytwarzają połączenie z kreatywnymi zasobami naszej natury i uwalniają nieograniczoną inteligencję wszechświata. Widzisz, John, umysł jest jak jezioro. W naszym chaotycznym świecie, umysł większości ludzi nie jest spokojny. Prześladują go wewnętrzne turbulencje, a jednak odrobina ciszy i spokoju każdego dnia sprawia, że jezioro umysłu staje się gładkie jak szklana tafla. Wewnętrzne wyciszenie przynosi mnóstwo pożytku, łącznie z głębokim zadowoleniem z życia, spokojem ducha i niewyczerpaną energią. Będziesz nawet lepiej spał, będziesz miał poczucie równowagi we wszystkich codziennych czynnościach. A gdzie powinienem oddawać się temu odosobnieniu? W zasadzie gdziekolwiek. To może być i sypialnia, i biuro. Ważne, by znaleźć miejsce, którym jest naprawdę spokojnie i pięknie. A co piękno robi w tym równaniu? Piękne widoki koją wzburzoną duszę, rzekł Julian z głębokim westchnieniem. Bukie, dróż, albo nawet pojedynczy żonkil, mają niezwykle odprężający, uzdrawiający wpływ na zmysły. Ideałem byłoby, gdybyś posiadał takie piękno w miejscu, które służyłoby ci za świątynię Twojego jestestwa. A to co znowu? Ogólnie rzecz biorąc, jest to miejsce, które stanie się Twoją tajemną areną umysłowego i duchowego rozwoju. Może to być Twój wolny pokój w Twoim domu albo choćby cichy kącik w maleńkim mieszkanku. Ważne, aby wydzielić sobie miejsce. Do ćwiczeń regenerujących, miejsce, które zawsze czeka na Twoje przybycie. Niezłe. Myślę, że posiadanie takiego cichego miejsca, gdzie ukrywałbym się po powrocie z pracy, mogłoby wiele zmienić. Chwila rozluźnienia na rozładowanie stresu w dnia. Dzięki temu chyba stałbym się osobą o wiele łatwiejszą do zniesienia. Teraz dochodzimy do innego ważnego zagadnienia: praktyka odosobnienia. Działa najlepiej, kiedy się ją praktykuje każdego dnia o tej samej porze. Dlaczego? Dlatego, że tylko tak na stałe wejdzie do rozkładu Twoich zajęć. Praktykowanie jej każdego dnia o tej samej porze sprawi, że codzienne spędzanie chwili w ciszy bardzo szybko stanie się nawykiem, którego nigdy nie zaniedbasz. Jednocześnie pozytywne nawyki. Prowadzę cię ku Twemu przeznaczeniu. Coś jeszcze? Tak, jeśli to w ogóle możliwe, codziennie postara się zjednoczyć z naturą. Szybki spacer przez las czy parę minut pielenia grządki z pomidorami w ogródku za domem przeniesie cię do królestwa spokoju, które teraz jest w Tobie uśpione. Przebywanie z naturą pozwala dostroić się do nieskończonej mądrości Twojego wyższego jestestwa. Mądrości, która wprowadzi cię w nieznane wymiary osobistej potęgi. Nigdy o tym nie zapominaj, doradzał Julian, a w jego głosie brzmiało ogromne przejęcie. Czy ten rytuał zadziałał u Ciebie? Zdecydowanie tak. Wstaję o świcie, i pierwszą rzeczą, jaką robię, jest udanie się do mojego sekretnego sanktuarium. Tam cziczę ci serce Róży. Tak długo jak trzeba. Czasami godzinami siedzę w cichej kontemplacji, a innym razem wystarczy mi 10 minut. Rezultat jest mniej więcej taki sam: głębokie poczucie wewnętrznej harmonii i przypływ energii fizycznej. Tak, dochodzimy do drugiego obrządku praktyki fizyczności. Ciekawe, co to jest? Chodzi o potęgę troszczenia się o stan fizyczny. Czyli, to proste. Praktyka fizyczności opiera się na zasadzie, która głosi, że troszcząc się o swoje ciało, jednocześnie troszczysz się o umysł. Trenując ciało, trenujesz rozum. Każdego dnia znajdź odrobinę czasu na pielęgnacji świątyni swojego ciała poprzez energiczne ćwiczenia. Niech krew krąży szybciej a ciało się porusza. Czy wiesz, że tydzień ma 168 godzin? Nie, nie liczyłem. Ale to prawda. Przynajmniej 5 z tych godzin powinno się przeznaczyć na jakiś rodzaj fizycznej aktywności. Mędrcy Shivany uprawiali znaną u nich od wieków jogę. Po to, by obudzić fizyczny potencjał i by żyć mocnym, dynamicznym życiem. To był niezwykły widok patrzeć, jak ci wszyscy świetnie zbudowani ludzie, których nie imał się czas, stoją na głowie pośrodku wsi. Czy próbowałeś, Jogi, Julianie? Jenny zaczęła uprawiać ćwiczenia zeszłego lata, i teraz twierdzi, że zyskała jakieś dodatkowe pięć lat życia. Nie ma jakiegoś jednego cudownego sposobu, który całkowicie przeobraziłby twoje życie to trzeba jasno powiedzieć. Trwała i zasadnicza zmiana następuje poprzez konsekwentne i długie stosowanie całego szeregu metod, które Ci przedstawiam. Oczywiście joga jest niezwykle skuteczna w uwalnianiu rezerw witalności. Uprawiam jogę każdego ranka. Jest to najlepsze, co robię dla siebie. Nie tylko wyjątkowo odmładza ciało, ale także skupia umysł. Sprawia że staje się bardziej twórczy. Co jeszcze robią mędrcy w celu pielęgnacji ciała? Jogin Raman oraz jego bracia i siostry wierzyli, że szybki marsz, nieważne czy wysoko w górach, czy głęboko w lesie, w cudowny sposób usuwa zmęczenie i przywraca ciało jego naturalny stan żywotności. Kiedy pogoda wykluczała spacery, ćwiczyli w domu. Mogliby zrezygnować z jedzenia, ale nigdy z codziennych ćwiczeń. Mieli w tych swoich chatkach coś w rodzaju siłowni? Zartowałem. Raczej nie. Czasami ćwiczyli jogę, a czasami widziałem, że robili po 100 lub 200 pompek. Myślę, że rodzaj ćwiczeń nie miał dla nich większego znaczenia. Przywiązywali wagę do tego, żeby się ruszać, i żeby całą piersią wdychać świeże powietrze. A co ma do tego świeże powietrze? Odpowiem ci na to jednym z ulubionych powiedzonek jogina Ramana. Oddychać właściwie? Znaczy żyć właściwie? Oddychanie jest aż takie ważne? Spytałem zdumiony. Na początku mojego pobytu w Siwanie, mędrcy zwrócili mi uwagę, że najszybszym sposobem na podwojenie, lub może nawet potrojenie ilości energii jest nauczenie się sztuki. Efektywnego oddychania. Przecież każdy od chwili narodzin wie, jak się oddycha. zupełnie. Większość z nas wie, jak oddychać, żeby przeżyć. Ale mało kto wie, jak oddychać, żeby się rozwijać. Przeważnie oddychamy zbyt płytko, więc nie dostarczamy ciału wystarczającej ilości tlenu do pracy na pełnych obrotach. To brzmi tak, jakby oddychanie. Wymagało nie wiadomo jakiej wiedzy, bo wymaga. I tak podchodzili do tego mędrcy. Ich filozofia jest bardzo prosta. Pobieraj więcej tlenu poprzez efektywne oddychanie, a uwolnisz rezerwę energii i przywrócisz sobie naturalny stan witalności. Niech będzie. Od czego mam zacząć? Prawdę powiedziawszy, to jest całkiem proste. Dwa lub trzy razy dziennie, pomyśl przez minutę lub dwie o znacznie głębszym i skuteczniejszym oddychaniu. Skąd mam wiedzieć, czy oddycham skutecznie? Po prostu Twój brzuch musi się przy tym lekko poruszać. To świadczy, że oddychasz brzuchem i to jest prawidłowe. Jogin Raman nauczył mnie pewnej sztuczki. Kazał mianowicie kłaść dłonie w okolicy żołądka. Jeśli się unoszą podczas wdechu, znaczy, że oddycham prawidłowo. Ciekawe. Skoro ci się to spodobało, polubisz i trzecią praktykę promiennego życia, zapewnił Julian. Na czym ona polega? Jest to praktyka żywego odżywiania. W czasach mojej praktyki adwokackiej odżywiałem się stekami, frytkami i tym podobnym kiepskim jedzeniem. Oczywiście jadałem w najlepszych w kraju restauracjach, ale i tak pochłaniałem śmieci, a nie jedzenie. Wtedy tego nie wiedziałem, ale to był jeden z głównych powodów mojego przygnębienia. Naprawdę? Tak. Niewłaściwa dieta ma olbrzymi wpływ na całe życie. Niszczy energię fizyczną i umysłową. Wpływa na nastrój i odbiera jasność myślenia. Jogin Raman ujął to tak. Jak odżywiasz swoje ciało, tak odżywiasz swój umysł. Rozumiem, że zmieniłeś dietę radykalnie, i od razu radykalnie zmieniło się moje samopoczucie i wygląd. Zawsze myślałem, że moje wyczerpanie wynika ze stresów, z przeciążenia z pracą i ze starości, która zbliżała się coraz szybciej. Dopiero w Siwanie dowiedziałem się, że sporą część swego złego samopoczucia. Zawdzięczam lichemu paliwu, dostarczanemu mojemu organizmowi. Więc co jedzą mędrcy siwany, by zachować młodość i urodę? Żywe jedzenie, usłyszałem w odpowiedzi. To znaczy, po prostu żywe jedzenie. Żywe jedzenie to takie, które nie jest martwe. To oczywiste, ale czym konkretnie jest to żywe jedzenie? Dopytywałem się niecierpliwie. Zasadniczo. Żywe jedzenie jest takie, które powstało dzięki naturalnym interakcjom słońca, powietrza, gleby i wody. Mam oczywiście na myśli dietę wegetariańską. Napełnij swój talerz świeżymi warzywami, owocami i ziarnami, a zbliżysz się do nieśmiertelności. Czy to możliwe? Większość mędrców przekroczyła setkę, i żaden nie wykazywał najmniejszych oznak spowolnienia funkcji życiowych. Niedalej jak tydzień temu czytałem w gazecie o ludziach mieszkających na Okinawie na morzu Wschodniochińskim. Kolejni naukowcy udają się właśnie na tę wyspę, ponieważ fascynuje ich fakt, że występuje tam największy w świecie procent stulatków. I czego dowiedzieli się ci wszyscy naukowcy? Że dieta wegetariańska jest jedną z głównych tajemnic długowieczności wyspiarzy. Czy naprawdę ten typ diety jest zdrowy? Chyba nie daje on wystarczająco dużo siły. Nie zapominaj, że ja wciąż jestem ciężko pracującym prawnikiem. To dieta pomyślana przez naturę. Jest żywa, potęgująca witalność i niezwykle zdrowa. Mędrcy od tysięcy lat odżywiają się w ten sposób. Nazywają ją satwić, albo czystą dietą. A co do twojej troski o siłę... To najsilniejsze zwierzęta świata, od goryli po słonie, są wegetarianami. Czy wiesz, że goryl jest jakieś 30 razy silniejszy od człowieka? Dzięki za tę perłę wiedzy. Widzisz, mędrcy nie popadają w skrajności. Cała ich filozofia sprowadza się do prastarej zasady, że trzeba żyć z umiarem, bez jakichkolwiek skrajności. Więc jeśli lubisz mięso, to możesz je nadal jadać. Pamiętaj tylko, że trawisz martwe jedzenie. Jeśli możesz zmniejsz w diecie ilość czerwonego mięsa. Ono jest naprawdę bardzo ciężkostrawne, a ponieważ trawienie jest jednym z najbardziej energochłonnych procesów w organizmie, cenna energia jest niepotrzebnie wydatkowana na niewłaściwe pożywienie. Rozumiesz, do czego zmierzam? Po prostu porównaj, jak się czujesz po zjedzeniu steku, a jak po sałatce. Jeśli nie chcesz przejść na ścisły wegetarianizm, to przynajmniej zacznij jadać surówki do każdego posiłku, jakiś owoc na deser. To już poprawi Twój stan fizyczny. To się nawet nie wydaje zbyt trudne, odparłem. Mnóstwo już słyszałem o dobrodziejstwach kuchni wegetariańskiej. Jakiś tydzień temu Jenny opowiadała mi o badaniach przeprowadzonych w Finlandii, z których wynikało, że 38% badanych wegetarian. Odnotowało poprawę samopoczucia i zwiększenie witalności już po siedmiu miesiącach stosowania tej diety. Powinienem zacząć jadać sałatkę do każdego posiłku. Patrząc na ciebie, nabieram ochoty na jedzenie samych sałatek. Wypróbuj to przez miesiąc i sam osądź wyniki. Na pewno poczujesz się fenomenalnie. Dobrze, jeśli to służy mędrcom, będzie służyło i mnie. Obiecuję się zastosować. To chyba nic trudnego. A poza tym mam już dość rozpalania grilla co wieczór. No to skoro udało mi się nakłonić cię do praktyki żywego odżywiania, to tym bardziej spodobać się czwarty obrządek. Twój uczeń wciąż ma pustą filiżankę. Czwarty obrządek znany jest jako praktyka bogactwa wiedzy. Opiera się on na pojęciu nieustannego, trwającego całe życie, Procesu uczenia się i poszerzania zasobu wiadomości dla dobra własnego i wszystkich, którzy nas otaczają. Chodzi o tę starą ideę, że wiedza to potęga? Chodzi o coś znacznie więcej. Wiedza to tylko potencjalna potęga. Aby stała się rzeczywista, musi znaleźć zastosowanie. Większość ludzi wie, co powinni zrobić w tej czy innej sytuacji, albo w całym życiu. Problem w tym, że nie podejmują codziennie konsekwentnych działań pozwalających na zastosowanie wiedzy i spełnienie swoich marzeń. Praktyka bogactwa wiedzy ma uczynić z nas tych, co studiują życie. A co ważniejsze, wymaga, abyśmy urzeczywistnili to, czegośmy się nauczyli. Jak jogin Raman i inni mędrcy realizują ten rytuał? Dysponują licznymi Pomniejszymi obrządkami, które odprawiałem codziennie jako część praktyki bogactwa wiedzy. Jedna z najważniejszych strategii jest zarazem najprostsza. Możesz zacząć posługiwać się nią jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że nie zabierze to zbyt wiele czasu. Julian uśmiechnął się. Wszystkie techniki, narzędzia i rady, jakich ci udzielam, spowodują, że będziesz bardziej produktywny i skuteczny. Niż kiedykolwiek przedtem. Nie oszczędzaj więc kropli wody, kiedy rozlewasz całe wiadra. Przypomnij sobie tych wszystkich, którzy mówią, że nie mają czasu na systematyczne kopiowanie danych z komputera, ponieważ zbyt intensywnie na nim pracują. Dopiero kiedy maszyna się popsuje, a całe miesiące żmudnej pracy pójdą na marne, zaczynają żałować, że nie poświęcili kilku minut dziennie na zabezpieczenie tego, co zrobili. Zgadzasz się ze mną? Mam sobie ustalić priorytety? Właśnie spróbuj wyzwolić się z okowów rozkładu dnia. Zamiast tego skup się na rzeczach, które podsuwają ci świadomość i serce. Kiedy zainwestujesz w siebie, kiedy poświęcisz się pracy nad podniesieniem swego umysłu, ciała i charakteru na wyższy poziom, poczujesz się tak, jakbyś miał wewnętrznego przewodnika, który zawsze Podpowiedzi, co powinieneś zrobić, aby doczekać się największych, najbardziej zachęcających rezultatów. Przestaniesz przejmować się zegarkiem i wreszcie zaczniesz żyć. Ładnie powiedziane. Więc jaki był ten pomniejszy obrządek, którego miałeś mnie nauczyć? spytałem. Czytaj regularnie. Codzienna, 30-minutowa lektura zdziała cuda. Muszę cię jednak oszczędzić. Nie czytaj byle czego. Musisz poddawać ścisłej selekcji wszystko, co wrzucasz do głowy. Lektura powinna stanowić pożywkę dla umysłu. Niech to będzie coś takiego, co cię czegoś nauczy i podniesie jakość twego życia. Cóż więc czytają mędrcy? Spędzają wiele czasu na czytaniu, częstokroć po wiele razy, pra starych dzieł swoich przodków. Dosłownie pochłaniają literaturę filozoficzną. Wciąż pamiętam tych pięknych ludzi, jak siedzą na bambusowych krzesłach, pochłonięci czytaniem dziwnie oprawionych książek. Pamiętam ten subtelny uśmiech zrozumienia, jaki błądził po ich wargach. To wszywanie poznałem prawdziwą moc książki i dowiedziałem się, że jest ona najlepszym przyjacielem mędrców. A więc powinienem zacząć czytać wszystkie dobre książki, Jakie tylko wpadną mi w ręce? I tak, i nie. Nigdy nie doradzałbym ci czytać tylu książek, ile tylko zdołasz. Nie w tym rzecz. Jedne książki zostały pomyślane po to, by je smakować, inne by je przeżuwać, a jeszcze inne po to, by je łykać w całości. A to naprowadziło mnie na całkiem inną myśl. Że jesteś głodny? Nie, roześmiał się Julian. Chciałem tylko powiedzieć, że aby wyciągnąć jak najwięcej z dobrej książki, nie wystarczy ją przeczytać. Trzeba ją przestudiować. Rozważ ją słowo po słowie, jak to robisz z kontraktami, które przynoszą ci ważni klienci w celu uzyskania twojej opinii jako prawnika. Przemyśl ją, popracuj z nią, zjednocz się z nią. Niektóre z licznych ksiąg mądrości znajdujących się w ich przepastnej bibliotece Mędrcy czytali po 10 czy 15 razy. Traktowali wielkie księgi jako święte pisma boskiego pochodzenia. Coś podobnego. Czy naprawdę czytanie jest takie ważne? 30 minut dziennie sprawi, że zaczniesz dostrzegać olbrzymie pokłady wiedzy dosłownie w zasięgu ręki. Każda odpowiedź na każdy problem, z jakim się kiedykolwiek zetknąłeś, została już dawno uwieczniona na piśmie. Jeśli chcesz być lepszym prawnikiem, ojcem, przyjacielem czy kochankiem, znajdziesz książkę, która poprowadzi cię ku tym celom. Wszystkie błędy, jakie kiedykolwiek popełniłeś, zostały już kiedyś popełnione przez tych, którzy byli tu przed tobą. Czy naprawdę myślisz, że wyzwania, którym stawiasz czoła, są jedyne i niepowtarzalne? Ja w ogóle nigdy o tym nie myślałem, Julianie, ale zgadzam się z tym, co mówisz. Wszystkie problemy, z jakimi kiedykolwiek miałeś, albo będziesz miał do czynienia w ciągu życia, na pewno już kiedyś zaistniały. Co więcej, na stronach książek zanotowano wszystkie ich rozwiązania. Trzeba tylko przeczytać odpowiednie książki. Przeczytaj, jak ci, którzy cię wyprzedzili, poradzili sobie z problemami dotyczącymi ciebie obecnie. Zastosuj ich rozwiązania, a nie będziesz się mógł nadziwić, Pozytywnym zmianom w swoim życiu. A jak rozpoznać owe odpowiednie książki? spytałem, zdając sobie sprawę, że Julian dotknął sedna sprawy. To już zostawiam Twemu osądowi. Jednak ja, odkąd wróciłem ze wschodu, spędzam niemałą część moich dni na czytaniu biografii ludzi, których podziwiam, oraz literatury filozoficznej. Czy mógłbyś polecić jakieś tytuły? Żądnym wiedzy nowicjuszom? Poprosiłem z szerokim uśmiechem. Oczywiście. Wiele dowiesz się z biografii wielkiego Amerykanina Benjamina Franklina. Mocnego impulsu może też dostarczyć autobiografia Mahatmy Gandiego, zatytułowana Historia moich eksperymentów z prawdą. Warto przeczytać Siddhartha Hermana Hessego. Zapoznać się z praktyczną filozofią Marka Aureliusza i z niektórymi dziełami Seneki. Możesz nawet przeczytać książkę Myśl i Bogać się Napoleona Hilla. Przeczytałem ją tydzień temu i sądzę, że to wcale nie takie głupie. Myśl i bogać się? Zawołałem. A ja myślałem, że po ataku serca przestałeś o tym myśleć. Co do mnie, to jestem chory od tych wszystkich podręczników opowiadających, jak szybko zdobyć pieniądze, ciskanych przez cwanych sprzedawców, żerujących na ludzkiej głupocie? Spokojnie, bracie, całkowicie się z Tobą zgadzam, przyklasnął Julian ciepło i z cierpliwością mądrego, kochającego dziadka. Ja także chciałbym, by nasze społeczeństwo było bardziej etyczne. Ale ta mała książeczka nie mówi o robieniu wielkich pieniędzy, ale o intensywnym przeżywaniu życia. Jest wielka różnica pomiędzy dostatnim a udanym życiem. Sam poznałem ból życia, którym rządzi pieniądz. Książka Myśl i bogać się dotyczy przede wszystkim bogactwa duchowego i uczy, jak wprowadzać do naszego życia wszystko, co dobre. Możesz sporo skorzystać na tej lekturze. Oczywiście niczego ci nie narzucam. Przepraszam, Julianie. Wcale nie chciałem zachować się jak agresywny prawnik, zapewniłem ze skruchą. Mój temperament czasami bierze nade mną górę. To jeszcze jedna rzecz, którą powinienem utemperować. Naprawdę jestem wdzięczny za wszystko, czego mnie uczysz. Nic się nie stało, to nic wielkiego. Uważam jednak, że receptą jest czytać i jeszcze raz czytać. Powiedzieć ci jeszcze coś ciekawego? Co? Wcale nie to, co ty wyciągniesz z książek, jest takie wzbogacające, lecz to, co one wydobędą z ciebie, to coś w końcu odmieni twoje życie. Widzisz, John, książki tak naprawdę nie uczą niczego nowego. Naprawdę? Naprawdę. Książki pomagają tylko dostrzec to, co już w tobie jest. Na tym właśnie polega oświecenie. Po wszystkich moich podróżach i poszukiwaniach odkryłem, że zatoczyłem ogromny krąg i wróciłem do punktu wyjścia, do czasu, kiedy byłem małym chłopcem. Teraz jednak znam siebie, wszystko, czym jestem i czym mogę być. A więc praktyka bogactwa wiedzy sprowadza się do czytania i wydobywania bogactwa informacji zawartych w lekturze? Częściowo. W każdym razie czytaj 30 minut dziennie, a reszta przyjdzie sama, stwierdził Julian nieco tajemniczym tonem. No to przejdźmy do piątej praktyki promiennego życia. Tak, jest to praktyka autorefleksji. Mędrcy niezachwianie wierzą w potęgę wewnętrznej kontemplacji. Poznając samego siebie, przechodzisz do takich wymiarów własnego jestestwa, których istnienia nawet się nie domyślałeś. Niesamowite, a tak naprawdę bardzo praktyczne. Widzisz, każdy z nas. Nosi w sobie jakieś uśpione talenty. Poznając je, podsycamy ich płomyk. Równocześnie cicha kontemplacja daje o wiele więcej. Ta praktyka spowoduje, że będziesz mocniejszy, mądrzejszy i sprawi, że pogodzisz się z samym sobą. To bardzo owocny sposób posługiwania się własnym umysłem. A jednak nie do końca mnie przekonałeś. Cenię Twoją szczerość. Mnie też pojęcie kontemplacji wydało się czymś zupełnie obcym, kiedy po raz pierwszy o niej usłyszałem. Naprawdę zaś w pierwotnej formie autorefleksja jest po prostu nawykiem myślenia. A czyż my wszyscy nie myślimy? Czyż myślenie nie jest nieodłączną częścią człowieczeństwa? Tak, większość z nas rzeczywiście myśli. Problem w tym, że większość ludzi Myśli tylko na tyle, by przetrwać. Ja mówię o myśleniu, które daje siłę do zmagań. Kiedy przeczytasz biografię Benjamina Franklina, zrozumiesz, o co mi chodzi. Czy wiesz, że ten człowiek każdego wieczoru, po dniu pełnym pracy, znajdował sobie jakiś cichy kąt i myślał o minionym dniu? Rozważał wszystkie swoje poczynania, oceniał działania, czy były konstruktywne, czy też wymagają poprawienia. Analiza tego, co zrobił źle, pozwalała mu naprawiać błędy i posuwać się naprzód na drodze samodoskonalenia. Mędrcy robią to samo. Każdego wieczoru usuwają się w zacisze swoich chatek pokrytych płatkami róż i pogrążają się w rozmyślaniach. Jogin Raman zwykle podsumowywał dzień w pewnego rodzaju pamiętniku. I co zapisywał? Po pierwsze... Porządzał listę wszystkich wykonanych czynności od porannej toalety poprzez kontakty z innymi mędrcami do wędrówek po lesie w poszukiwaniu drewna i świeżej żywności. I co ciekawe, zapisywał także myśli, które towarzyszyły mu w ciągu tego dnia. Wydaje mi się to dosyć trudne. Przepraszam cię, ale nie pamiętam, co myślałem 5 minut temu, a co dopiero 12 godzin wcześniej. Nie, nie jest trudne, jeśli się ten rytuał praktykuje codziennie. Każdy może osiągnąć takie rezultaty. Absolutnie każdy. Niestety mnóstwo ludzi cierpi na paskudną chorobę zwaną przepraszactwo. Myślę, że kiedyś sam się tym zaraziłem. Wyznałem z pełnym zrozumieniem. O czym mówi mój mądry przyjaciel. Przestań przepraszać i po prostu zrób to. Wykrzyknął Julian z przekonaniem. Ale co wygospodaruj trochę czasu na myślenie. Wprowadź regularny zwyczaj introspekcji. Kiedy jogin Raman wypisał w jednej kolumnie to, co robił i myślał przez cały dzień, w drugiej obok dokonywał oceny. Ująwszy na piśmie wszystkie swoje myśli i czyny, rozważał, czy były one pozytywne. Jeśli były, postanawiał nadal poświęcać im swą bezcenną energię. Co na dłuższą metę zawsze przynosi olbrzymie korzyści. A jeśli były negatywne? Wówczas podejmował działania w kierunku ich naprawienia. Mógłbyś podać jakiś przykład? Może być osobisty? Oczywiście, z radością poznam Twoje najskrytsze myśli, zapewniłem. Prawdę powiedziawszy, myślałem o Twoich tajemnicach. Roześmialiśmy się jak dzieci na szkolnym podwórku. Dobrze, zawsze wystawiałeś na swoim. No więc przeanalizujemy choćby parę rzeczy, które dzisiaj zrobiłeś. Wypisz je na tej kartce, rzekł Julian. Nagle zacząłem rozumieć, że dzieje się coś ważnego. Po raz pierwszy od wielu lat zajmowałem się wyłącznie analizą swych czynów i myśli. Jakie to dziwne i mądre zarazem. W końcu, jak mógłbym mieć nadzieję na naprawę siebie i swojego życia? Skoro nigdy nie miałem czasu zastanowić się, co tak naprawdę chcę naprawiać? Od czego mam zacząć? Spytałem. Zacznij od tego, co robiłeś samego rana i dalej w ciągu dnia. Zaznacz, co było najważniejsze. Wciąż mamy przed sobą wiele rzeczy do omówienia, a za parę minut chciałbym wrócić do opowieści jogina Ramana. Świetnie. Obudziłem się o 6.30 na dźwięk mego elektrycznego kółkuta. Zażartowałem. Bądź poważny i pisz dalej. Upomniał mnie Julian. Dobra. Potem wziąłem prysznic, ogoliłem się, wrzuciłem coś na ząb i popędziłem do pracy. A co z Twoją rodziną? Wszyscy jeszcze spali. Nieważne, ale kiedy przyjechałem do biura, okazało się, że klient, z którym mówiłem się na 7.30, Czeka na mnie od siódmej. Ależ był wściekły. Co zrobiłeś? Odgryzłem się. A co miałem zrobić? Pozwolić, żeby mną pomiatał? Hmm, a potem? Potem było z minuty na minutę coraz gorzej. Zadzwonili z sądu i powiedzieli, że sędzia Wilda Best chce się ze mną widzieć. Że jeśli nie przyjdę za 10 minut, głowy polecą. Pamiętasz Wilda Besta, prawda? To ty przezwaliłeś go sędziom Wild Beast, bo manifestował niezadowolenie, że zostawiłeś swoje Ferrari na jego miejscu parkingowym. Przypomniałem sobie, wybuchając śmiechem. Musiałeś mi przypominać, odparł Julian ze słynnym figlarnym błyskiem w Tak czy siak pognałem do sądu i miałem kolejną scysję z pewnym urzędnikiem. Kiedy wróciłem do biura, miałem już na sekretarce 27. Oczekujących na mnie wiadomości. Wszystkie z adnotacją pilne. Opowiadać dalej? Tak, proszę. W drodze do domu, w samochodzie, miałem telefon od Jenny, abym wstąpił po drodze do jej matki po jedno z ciast, z których słynie moja teściowa. Gdy tylko się stamtąd wyrwałem, trafiłem w taki korek, jakiego już dawno nie widziałem. I tak siedziałem w samym środku szczytu przy 40-stopniowej spiekocie. Trzęsąc się ze złości i myśląc o tym, ile przez to wszystko tracę czasu. Jaka była Twoja reakcja? Przeklinałem korki, przyznałem się. Prawdę mówiąc, wrzeszczałem w swoim samochodzie na całe gardło. Chcesz wiedzieć, co dokładnie krzyczałem? Nie sądzę, aby te słowa mogły stać się pożywką dla ogrodu mego umysłu, odparł Julian z łagodnym uśmiechem. Ale może posłużyłyby jako nawóz. Nie, dziękuję. Może powinniśmy na tym poprzestać. Zastanów się przez moment nad swoim dniem. Oczywiście, jeśli spojrzysz wstecz, znajdziesz przynajmniej parę rzeczy, które zrobiłbyś inaczej, gdybyś miał na to szansę. Zdecydowanie. Co takiego, na przykład? Hm. Po pierwsze, w moim idealnym świecie wstałbym wcześniej. Nie sądzę, abym cokolwiek zyskiwał, goniąc od samego rana. Lubię mieć nieco spokoju rano, przygotować się do nadchodzącego dnia. Myślę, że ćwiczenie serce róży, o którym mi wcześniej opowiadałeś, byłoby czymś w sam raz. Poza tym, naprawdę cieszyłbym się ze śniadania z rodziną, nawet gdyby to była tylko miseczka płatków. To wzmocniłoby moje poczucie równowagi. Zawsze mam uczucie, że spędzam żeny i dziećmi za mało czasu. Ależ to jest idealny świat i ty masz idealne życie. Naprawdę masz dość siły, by sprawować kontrolę nad własnym dniem. Masz dość siły, by mieć tylko pozytywne myśli i masz potęgę urzeczywistniania marzeń, perorował Julian, a jego głos stawał się coraz donośniejszy. Zdaję sobie z tego sprawę. Naprawdę zaczynam czuć, że mogę się zmienić. Wspaniale. Przeanalizuj dalszą część swego dnia. Cóż, żałuję, że wzyczałem na klienta, żałuję, że pokłóciłem się z pracownikiem sądu i żałuję, że wydzierałem się w korku. Korki niewiele sobie z tego robią. One po prostu nadal są korkami, zgodziłem się. Myślę, że teraz już widzisz moc praktyki autorefleksji. Analizując, co robisz, jak spędzasz dzień, co myślisz, Tworzy skalę do pomiaru samodoskonalenia. Jedynym sposobem ulepszenia jutra jest stwierdzenie, co było złe dzisiaj i nakreślenie jasnego planu działań, żeby to się więcej nie powtórzyło dodałem. Właśnie. Nie ma niczego złego w popełnianiu błędów. Są one częścią życia, niezbędną do rozwoju. To jest tak, jak w tym powiedzonku: Szczęście bierze się z rozsądku. Rozsądek bierze się z doświadczenia, a doświadczenie bierze się z braku rozsądku. Jest jednak coś bardzo złego w popełnianiu ciągle tych samych błędów. Na nowo i na nowo dzień po dniu to świadczy o kompletnym braku samoświadomości, cechy, które odróżnia ludzi od zwierząt. Nigdy nie słyszałem niczego podobnego. Ale to prawda. Tylko istota ludzka potrafi spojrzeć na siebie z boku i przeanalizować, co robi dobrze. A co źle? Pies tego nie potrafi. Ptak też tego nie potrafi. Nawet małpa tego nie potrafi. I właśnie o to chodzi w rycie autorefleksji. Zaznacz, co jest właściwe, a co nie, w każdym twoim dniu, w twoim życiu. A potem zabierz się za wprowadzanie natychmiastowych zmian na lepsze. Jest o czym pomyśleć, Julianie, jest o czym. Zadumałem się no to pomyślmy o szóstym rycie promiennego życia. Rycie wczesnego przebudzenia. O, chyba wiem, co teraz powiesz. Jedną z najlepszych rzeczy, jakich nauczyłem się w dalekiej siwanie, to wstawać razem ze słońcem na dobry początek dnia. Większość z nas śpi znacznie więcej niż potrzebuje. W przeciętnej osobie wystarczy 6 godzin, aby być zdrowym i rześkim. Sen jest tylko nawykiem i tak jak inne nawyki, Poddaję się treningowi w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. W tym wypadku krótszego snu. Ależ ilekroć wstanę za wcześnie, jestem po prostu wykończony, zapewniłem. Przez pierwszych parę dni, nie ukrywam, będziesz się czuł bardzo zmęczony. Zdara się, że czujesz się tak przez cały pierwszy tydzień. Podchodź do tego w kategoriach małej inwestycji na poczet przyszłych wielkich zysków. Zawsze czujemy się byle jak kiedy przyswajamy sobie nowy zwyczaj. To jest jak dopasowywanie się nowych, przyciasnych butów. Najpierw uwierają, a potem pasują jak rękawiczka. Jak już wcześniej wspomniałem, ból jest często wstępem do osobistego rozwoju. Nie unikaj go. Przeciwnie, staraj się go polubić. Zgoda. Podoba mi się pomysł wczesnego wstawania. Ale po pierwsze, pozwól, że spytam, co to znaczy wcześnie? Kolejne świetne pytanie. Nie ma idealnej pory. Tak jak w przypadku wszystkich innych rzeczy, których cię nauczyłem, wybierz to, co jest odpowiednie dla ciebie. Ale pamiętaj, co mawiał Jogin Raman. Żadnych skrajności, wszystko z umiarem. Wstawanie skoro świt, zdecydowanie jest skrajnością. Wcale nie. Niewiele jest rzeczy bardziej naturalnych, niż przebudzenie się. Przy pierwszych przebłyskach nowego dnia. Mędrcy wierzyli, że światło słoneczne jest darem niebios, i chociaż nie robili tego publicznie, często zażywali kąpieli słonecznych. I nieraz widywało się ich, jak tańczyli w promieniach porannego słońca. Głęboko wierzę, że jest to jeden z kluczy do ich długowieczności. A ty się opalasz? Oczywiście. Słońce znakomicie na mnie działa. Dzięki niemu, Mniej się męczę i zachowują dobry nastrój. Na wschodzie uważano, że słońce łączy się z duszą. Ludzie oddawali mu cześć, ponieważ zapewniało nie tylko wzrost plonów, ale i rozwój ducha. Światło słoneczne wzmaga witalność, odbudowuje siły fizyczne i emocjonalne. Jest znakomitym lekarzem, pod warunkiem, że nie przesadza się z ilością wizyt. To tylko dygresja. Mówiliśmy o tym, żeby wstawać wcześniej każdego dnia. Hmm, i niby jak miałoby mi to wejść w zwyczaj? Oto kilka prostych wskazówek. Po pierwsze, nigdy nie zapominaj, że tak naprawdę liczy się nie ilość snu, lecz jego jakość. Lepsze jest 6 godzin głębokiego, nieprzerwanego snu niż 10 godzin z przerwami. Rzecz polega na tym, aby dostarczyć ciału odpoczynku. W czasie którego naturalne procesy organizmu przywrócą go do właściwego mu stanu zdrowia, zachwianego przez stresy i codzienne zmagania. Wiele zwyczajów mędrców skupia się na zasadzie, że należy dbać o jakość wypoczynku, a nie o długość snu. Na przykład Jogin Raman nigdy nie jadał po 20. Uważał, że proces trawienia zakłóca sen. Kolejny przykład. Bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek, mędrcy zwykli słuchać kojących dźwięków harfy. A to po co? Pozwól, że zadam Ci pytanie, co robisz każdego wieczoru przed pójściem spać? Oglądam wiadomości, Jenny. Większość ludzi tak robi. No właśnie, stwierdził Julian z niczym błyskiem w A cóż złego w obejrzeniu wiadomości przed pójściem spać? 10 minut przed zaśnięciem i 10 minut po przebudzeniu są niezwykle ważne dla podświadomości. W tym czasie mózg powinien się programować na odbiór tylko najbardziej pozytywnych i spokojnych myśli. Robisz z mózgu coś w rodzaju komputera. Właśnie tak należy go traktować. Co w niego włożysz, to i wyjmiesz. A co najważniejsze, sam jesteś programistą. Ściśle selekcjonując myśli. Które do niego wchodzą, wpływasz na to, co z niego wychodzi. A więc przed pójściem spać, nie oglądaj wiadomości, z nikim się nie kłóć, a nawet nie przeglądaj oczyma duszy wydarzeń mijającego dnia. Odpręż się. Napij się ziołowej herbatki, jeśli ją lubisz. Posłuchaj łagodnej, klasycznej muzyki i przygotuj się na głęboki, odnawiający sen. To brzmi sensownie. Im lepszy sen, tym mniej go potrzeba. I pamiętaj o prastarej zasadzie 20 i 21. Jeśli robisz coś przez 21 dni z rzędu, wchodzi ci to w nawyk. Wstawaj więc wczesnym rankiem przez około 3 tygodnie, zanim się zniechęcisz z powodu początkowego pogorszenia samopoczucia. Potem stanie się to częścią twojego życia. Po jakimś czasie z łatwością będziesz mógł wstawać o 5.30 czy nawet o 5.00. Gotów do podziwiania kolejnego wspaniałego dnia. W porządku. Przypuśćmy, że już codziennie wstaję o 5.30. I co potem mam robić? Twoje pytania dowodzą, że zaczynasz myśleć, przyjacielu. To dobrze. A więc, skoro już jesteś na nogach, to możesz robić mnóstwo różnych rzeczy. Fundamentalną zasadą, jaką stale musisz mieć na uwadze, jest, abyś dobrze zaczął swój dzień. Jak już wspomniałem, myśli i działania, jakie podejmujesz w przeciągu pierwszych dziesięciu minut po przebudzeniu, w znaczący sposób wpływają na całą resztę dnia. Naprawdę? Naprawdę. Myśl pozytywnie. Zmów modlitwę w podzięce za to wszystko, co posiadasz. Opracuj własną listę wdzięczności. Posłuchaj znakomitej muzyki. Popatrz, jak wstaje słońce, albo może zrób krótki spacer, jeśli czujesz, że akurat tego potrzebujesz. Mędrcy zmuszali się do śmiechu bez względu na to, czy mieli ochotę się śmiać, czy nie. Po prostu, żeby od samego rana przyspieszyć krążenie soków szczęścia. Julianie, przez cały czas uważam, aby moja filiżanka była pusta. I chyba się zgodzisz, że zrobiłem całkiem sporo, jak na nowicjusza. Ale to naprawdę dziwnie brzmi, nawet gdyby miało dotyczyć grupy mnichów żyjących wysoko w himalajach. To wcale nie jest dziwne. Zgadnij, ile razy w ciągu dnia śmieje się przeciętny czterolatek. Kto to może wiedzieć? Ja wiem 300. A teraz zgadnij, ile razy w ciągu dnia śmieje się w naszym społeczeństwie przeciętna osoba dorosła? Pięćdziesiąt zaproponowałem nieśmiało. Piętnaście byłoby bliższe prawdy, powiedział Julian, uśmiechając się z zadowoleniem. Rozumiesz o co mi chodzi? Śmiech jest lekarstwem dla duszy. Nawet jeśli nie masz ochoty, popatrz w lustro i pośmiej się parę minut. Poczujesz się fantastycznie. Nawet wbrew sobie. William Jones powiedział: Nie śmiejemy się dlatego, że jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy szczęśliwi, dlatego że się śmiejemy. A więc zacznij dzień radośnie. Śmiej się. Baw, dziękuj za wszystko, co masz, i każdy dzień będzie ci przynosił dalsze nagrody. A co ty robisz, żeby pozytywnie zacząć dzień? Prawdę mówiąc, wypracowałem sobie dość wyszukany plan porannych zajęć. Jest w nim i serce róży, i kilka szklaneczek świeżo wyciśniętego soku owocowego. Jest jednak coś jeszcze, szczególnie przydatnego, o czym chcę ci opowiedzieć. Brzmi, jakby to było coś wyjątkowo ważnego. Bo jest, zaraz po przebudzeniu idź do swego sanktuarium ciszy. Skup się i uspokój. Potem zadaj sobie pytanie, co bym dzisiaj robił, gdyby to był ostatni dzień mojego życia. Ważne, aby naprawdę wejść w głęboki sens tego pytania, sporządź w myślach listę wszystkiego, co byś robił, ludzi, do których byś zadzwonił i chwil, które byś rozpamiętywał. Spróbuj zobaczyć siebie, jak energicznie robisz te wszystkie rzeczy. Wyobraź sobie, jak traktowałbyś swoją rodzinę i przyjaciół. Pomyśl, jak traktowałbyś zupełnie obcych ludzi, gdyby dzisiaj był twój ostatni dzień na Ziemi. Jak mówiłem wcześniej, jeśli każdy dzień przeżywasz tak, jakby miał być ostatni, życie nabiera magicznego charakteru. A to przywodzi mnie do siódmej praktyki promiennego życia praktyki muzyki. Chyba mi się podoba, wyraziłem przypuszczenie. Jestem tego pewien. Mędrcy uwielbiają swoją muzykę. Daje im podobną energię co słońce. Muzyka sprawia, że się śmieją, tańczą, śpiewają. Podobnie zadziała na ciebie. Nigdy nie zapominaj o potędze muzyki. z ją trochę czasu każdego dnia, choćby słuchając łagodnego utworu z kasety podczas jazdy samochodem do pracy. Kiedy czujesz się przygnębiony lub przemęczony, włącz jakąś muzykę. To dla mnie jeden z najlepszych bodźców, jakie znam. Nie tylko dla ciebie, wykrzyknąłem. Nawet słuchanie ciebie poprawia mi nastrój. Naprawdę się zmieniłeś, Julianie. Nie tylko zewnętrznie. Zniknął twój cynizm, twoja dawna negacja wszystkiego, twoja agresja. Wreszcie wyglądasz na kogoś, kto pogodził się z samym sobą. Dziś poruszyłeś mnie do głębi. Wiwat, jeszcze mnóstwo przed nami, zawołał Julian, unosząc pięść w górę. Tak trzymać. Tylko tak. Świetnie. Otóż ósmym obrządkiem jest praktyka słowa mówionego. Mędrcy wypracowali serię mantr, które recytują rano, w południe i wieczorem. Twierdzili, że doskonale pomagają im w utrzymaniu stanu skupienia, siły i szczęścia. Co to jest mantra? Spytałem. Mantra jest zbiorem słów połączonych ze sobą do pozytywnego efektu. W sanskrycie man oznacza umysł, a tra uwolnienie. A więc mantra jest zdaniem, które ma na celu wyswobodzenie umysłu. I wierz mi, mantry w perfekcyjny sposób osiągają ten cel. Czy posługujesz się mantrami na co dzień? Oczywiście, że tak. Są moimi wiernymi towarzyszami, gdziekolwiek bym zmierzał. Czy jestem w autobusie, czy idę do biblioteki, czy też oglądam świat, spacerując po parku. Nieustannie poprzez mantry potwierdzam wszystko, co dobre w moim świecie. Mantry wypowiada się głośno? Niekoniecznie. Pisane także są bardzo skuteczne. Jednak zauważyłem, że głośne powtarzanie mantry ma wyjątkowo kojący wpływ na mego ducha. Kiedy potrzebuję motywacji, powtarzam sobie. Jestem pełen inspiracji. Dyscypliny i energii, jakieś 200 lub 300 razy. Aby podtrzymać poczucie pewności siebie, powtarzam, jestem silny, zdolny i spokojny. Używam mantr również do zachowania młodości i witalności, przyznał Julian. W jaki sposób mantry mogą pomagać zachować młodość? Słowa wyraźnie oddziałują na umysł. I pisane, i mówione mają na niego ogromny wpływ. Bardzo ważne jest to, co mówisz do innych. Ale znacznie ważniejsze jest to, co mówisz do siebie. Rozmowa z samym sobą? Właśnie. Jesteś tym, o czym myślisz przez cały dzień. Jesteś także tym, co mówisz do siebie przez cały dzień. Jeśli będziesz powtarzał, że jesteś stary i zmęczony, taka mantra odciśnie się piętno w rzeczywistości. Jeśli powiesz, że jesteś słaby i brak ci energii, to taki właśnie będzie Twój świat. Ale jeśli powiesz sobie, że jesteś zdrowy, dynamiczny i pełen witalności, Twoje życie się przeobrazi. Widzisz, słowa, które wypowiadasz do siebie, kreują twój wizerunek siebie, a to, jakim się widzisz, determinuje podejmowane działania. Na przykład, jeśli wyobrażasz sobie siebie jako osobę, która nie jest zdolna do zrobienia czegokolwiek wartościowego, wszystkie twoje poczynania będą zdeterminowane takim przekonaniem. I odwrotnie, jeśli uważasz siebie za osobę wspaniałą i odważną, Twoje postępowanie będzie odpowiadało tym cechom. Twój wizerunek samego siebie jest samospełniającym się proroctwem. W jaki sposób? Jeśli wierzysz, że nie potrafisz czegoś zrobić, dajmy na to znaleźć doskonałego partnera lub wyzbyć się stresów, twoje przekonania wpływają na wyobraźnię o tobie samym. Z kolei zdanie, jakie masz o sobie, przeszkadza ci w podjęciu kroków, które doprowadziłyby do znalezienia idealnego partnera lub wyciszenia emocji. Negatywne przekonania będą torpedować wszelkie wysiłki podejmowane w tym kierunku. Dlaczego tak się dzieje? To proste. Wszystkim rządzi Twoje własne wyobrażenie o sobie. Ono nigdy nie dopuści do niezgodnych z nim działań. Na szczęście, i to jest piękne, możemy zmienić to wyobrażenie. Tak samo, jak możemy zmienić wszystko inne w naszym życiu, co nas nie zadowala. Mantry, bardzo efektywnie pomagają osiągnąć wspomniany cel. A kiedy zmienię swój świat wewnętrzny, odmienię także ten zewnętrzny, dokończyłem. Szybko się uczysz, stwierdził Julian, unosząc kciuk do góry, co było jego ulubionym gestem w czasach sądowych sukcesów. Tak oto płynnie przeszliśmy do dziewiątej praktyki promiennego życia. Nazywa się ona praktyką zgodnego charakteru. Jest to swego rodzaju odgałęzienie koncepcji, budowania wyobrażenia o sobie, o którym przed chwilą mówiliśmy. Ujmując to jak najkrócej, wymaga ono, abyś codziennie podejmował konkretne działania na rzecz kształtowania swego charakteru. Wzmocnienie charakteru wpływa na sposób, w jaki się postrzegasz i na działania, jakie podejmujesz. Działania, wszystkie razem, formują nawyki, a nawyki co bardzo ważne, prowadzą cię do przeznaczenia. Jogi Draman ujął to chyba najlepiej następującymi słowami. Zasiałeś myśl, uprawiasz działanie. Uprawiając działanie, zasiewasz nawyk. Zasiałeś nawyk, uprawiasz charakter. Zasiałeś charakter, uprawiasz przeznaczenie. Co powinienem robić, aby zbudować charakter? Cokolwiek, co pielęgnuje Twoje cnoty. Zanim spytasz, co mam na myśli, mówiąc o cnotach? Pozwól, że objaśnię ci całą koncepcję. Mędrcy z Himalajów wierzyli, że życie pełne cnót jest zarazem pełne znaczenia. Dlatego podporządkowali swoje działania pewnym odwiecznym zasadom. Chyba mówiłeś, że podporządkowali życie jakiemuś celowi? Tak, zgadza się, ale na ich życiowe powołanie składało się również poszanowanie zasad, które od tysięcy lat uznawali ich przodkowie. Jakie to zasady, Julianie? Są proste: pracowitość, współczucie, skromność, cierpliwość, uczciwość i odwaga. Jeśli wszystkie twoje działania staną się zgodne z tymi zasadami, będziesz cieszyć się poczuciem głębokiej harmonii i wewnętrznego spokoju. Taki sposób bycia niezawodnie doprowadzi cię do duchowego sukcesu. Dlatego, że będziesz robił to, co słuszne, będziesz działał w sposób zgodny. Sprawami natury i wszechświata. Wtedy też Twoje życie przejdzie ze zwyczajności do innego wymiaru i zaczniesz czuć niezwykłość swego istnienia. To pierwszy krok ku trwałemu oświeceniu. Czy tego doświadczyłeś? Tak. Wierzę, że Ty również tego doświadczysz. Rób to, co słuszne. Postępuj w sposób zgodny z Twoim prawdziwym charakterem. Działaj w sposób prawy i uczciwy. Kieruj się sercem. Reszta przyjdzie sama. Nigdy nie jesteś sam. Wiesz o tym. Co masz na myśli? Może wyjaśnię to innym razem. Teraz pamiętaj, że codziennie musisz czynić jakieś wysiłki, by kształtować charakter. Jak powiedział Emerson, charakter wznosi się ponad intelekt. Wielka dusza jest wystarczająco silna, by żyć równie dobrze, jak myśleć. Charakter kształtuje się. Kiedy postępujesz zgodnie z zasadami, o których przed chwilą wspomniałem. Inaczej prawdziwe szczęście zawsze cię ominie. A jaki jest ostatni obrządek? Jest to nadzwyczaj ważna praktyka prostoty. Wymaga ona, abyś żył prostym życiem. Jak mawiał jogin Raman, nie wolno żyć w gąszczu drobiazgów. Skup się na rzeczach najważniejszych, na poczynaniach, które są naprawdę istotne. Twoje życie będzie wówczas owocne. I wyjątkowo spokojne. Obiecuję ci to. I miał rację. Jak tylko zacząłem oddzielać ziarno od plew, moje życie wypełniło się harmonią. Skończyłem ze zwariowanym tempem, do jakiego się już przyzwyczaiłem. Zwolniłem i zacząłem znajdować czas na wszystkie sprawy, które teraz stały się ważne. Na przykład na wąchanie róż. Co robisz w celu osiągnięcia prostoty? Przestałem nosić drogie ubrania, odrzuciłem nauk, Czytania sześciu gazet każdego dnia. Przestałem być na zawołanie dla każdego o każdej porze dnia i nocy. Przeszedłem na wegetarianizm. Zacząłem mniej jeść. Ogólnie rzecz biorąc, zredukowałem swoje potrzeby. Widzisz, John, jeśli nie zredukujesz swoich potrzeb, nigdy nie osiągniesz zadowolenia. Zawsze będziesz jak ten nałogowy hazardista z Las Vegas, co w nieskończoność stoi przy ruletce. I ciągle obstawia jeszcze tylko tą jedną kolejkę, w nadziei, że wreszcie trafi na szczęśliwą liczbę. Zawsze będziesz chciał więcej niż masz. Jak w takiej sytuacji można osiągnąć szczęście? Ale przedtem mówiłeś, że szczęście przychodzi wraz z sukcesem. Teraz mówisz, że mam zredukować potrzeby i zadowalać się małym. Czy to nie przeczy jedno drugiemu? Wnikliwa uwaga błyskotliwa. To wygląda na sprzeczność, ale w rzeczywistości nią nie jest. Trwałe szczęście przychodzi poprzez trud urzeczywistniania własnych marzeń. Jest ci najlepiej, kiedy idziesz naprzód. Ważne, aby nie uzależniać szczęścia od znalezienia skarbu na końcu tęczy. Na przykład, mając już kilkanaście milionów, pragnąłem posiadać na końcu 300 milionów. To była najprostsza droga do katastrofy. 300 milionów? spytałem z niedowierzaniem. Trzysta, zresztą nieważne. Cokolwiek miałem, zawsze było mi mało. Zawsze czułem się niezadowolony i nieszczęśliwy. Tylko chciwość i nic więcej. Teraz mogę się do tego przyznać. Bardzo przypominałem króla Midasa. Chyba o nim słyszałeś? Jasne. Człowiek, który tak kochał złoto, że wszystko, czego dotknął, zmieniało się w ten kruszec. Triumfował, kiedy jego marzenie się spełniło. Do momentu, gdy zrozumiał, że nie może jeść, ponieważ jedzenie także zamienia się w złoto. Właśnie, coś podobnego działo się również ze mną. Tak bardzo goniłem za pieniądzem, że nie potrafiłem cieszyć się tym, co mam. W końcu doszedłem do tego, że żyłem o chlebie i wodzie, wyznał Julian z cichą zadumą. Żartujesz. Zawsze myślałem, że jadałeś w najlepszych restauracjach w otoczeniu hałaśliwych przyjaciół. Tak było na początku. Niewielu o tym wie, ale mój tryb bycia przyprawił mnie o krwawiące wrzody żołądka. Nie mogłem zjeść nawet parówki, żeby jej nie odchorować. Co za życie! Tyle pieniędzy i musisz być na ścisłej diecie. Strasznie smutne. Julian zorientował się, że się nad sobą użala. Ale nie jestem kimś, kto żyje przeszłością. To po prostu była kolejna wielka lekcja życia. Jak wcześniej mówiłem. Ból jest wspaniałym nauczycielem. Aby zrozumieć ból, musiałem go najpierw poczuć. Bez niego nie byłbym tu, gdzie jestem dzisiaj, dodał no ze stoickim spokojem. Więc może mi podpowiesz, co robić, by wprowadzić praktykę prostoty do mojego życia. Jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić. Nawet małe rzeczy stanowią o wielkiej przemianie. Na przykład, przestań odbierać telefon, ilekroć zadzwoni. Nie marnuj czasu na czytanie reklam. Przestań chodzić do restauracji trzy razy na tydzień. Daruj sobie golfa i spędzaj więcej czasu z dziećmi. Spędzaj jeden dzień w tygodniu bez zegarka. Podziwiaj wschód słońca raz na parę dni. Sprzedaj telefon komórkowy i wyrzuć pager. Mam mówić dalej? Julian zadał pytanie. Rozumiem, o co ci chodzi, ale żeby zaraz sprzedawać komórkę? Przeraziłem się. Tak, jak zapewne mogłoby się przestraszyć niemowlę, słysząc o konieczności przecięcia pępowiny. Jak powiedziałem, moim obowiązkiem jest przekazać Ci wiedzę, jaką posiadłem podczas moich wędrówek. Nie musisz stosować się do wszystkich zaleceń, aby Twoje życie zaczęło się zmieniać. Wypróbuj je i wybierz odpowiednie dla ciebie. Wiem, żadnych skrajności, wszystko z umiarem. Właśnie. Muszę jednak przyznać, że wszystkie Twoje metody wydają się doskonałe. Czy jednak naprawdę nadadzą nowy kierunek mojemu życiu w zaledwie 30 dni? To zajmie mniej niż 30 dni. A nawet więcej. Zapewnił Julian z psotnym uśmieszkiem. I znów zagadka. Wytłumacz to, o najmędszy spośród mądrych. Nadal możesz mówić do mnie Julian, chociaż najmędszy spośród mądrych też brzmiałoby doskonale. Zwłaszcza jako nagłówek na moim papierze firmowym. Zażartowam. Powiedziałem, że to zabierze mniej niż 30 dni, ponieważ prawdziwa przemiana następuje spontanicznie. Spontanicznie? Tak, staje się w gnieniu oka. W tej właśnie chwili, kiedy w najgłębszym zakątku swego serca postanawiasz podnieść życie na wyższy poziom. Stajesz się wtedy zupełnie odmienioną osobą, która właśnie wyruszyła w kierunku swego przeznaczenia. A dlaczego dłużej niż 30 dni? Obiecuję. Że ćwicząc się w tych wszystkich praktykach, dostrzeżesz wyraźne zmiany w ciągu miesiąca od chwili rozpoczęcia ćwiczeń. Będziesz miał więcej energii, mniej lęków, więcej kreatywności, mniej stresu w każdej dziedzinie swego życia. Ale po takim stwierdzeniu muszę też od razu dodać, że metody mędrców nie działają jak jakaś dieta cud. Są tak pomyślane, by stosować je do końca Twoich dni. Jeśli je zarzucisz, szybko wrócisz do tego, co było przedtem. Po przedstawieniu dziesięciu praktyk promiennego życia, Julian zamilkł. Wiem, że chcesz, abym mówił dalej, więc powiem. Święcie wierzę we własne słowa i dlatego nie mam wyrzutów sumienia, że trzymam cię przez całą noc. Może to jest akurat odpowiednia pora, aby wejść jeszcze głębiej. Co to znaczy? Myślałem, że wszystko, co dzisiaj usłyszałem, było wystarczająco głębokie. Zdumiałem się. Sekrety, które ci ujawniłem, pozwolą tobie i wszystkim, którzy są wokół ciebie, stworzyć życie, jakiego pragniesz. Ale w filozofii mędrców Śiwany kryje się o wiele więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Rzeczy, których cię nauczyłem, do tej pory mają głównie praktyczny charakter, ale musisz także dowiedzieć się czegoś o ideach, które legły u ich podstaw. Jeśli nie bardzo rozumiesz, o czym mówię, na tym etapie możesz się nie przejmować. Po prostu zapamiętaj je. Przyjdzie czas i zrozumiesz je bez trudu. Kiedy uczeń jest gotów, pojawia się nauczyciel? Tak, odparł Julian z uśmiechem. Zawsze szybko się uczyłeś. No to dźwignijmy cały ten duchowy ładunek, zawołałem nieświadom, że jest pół do trzeciej nad ranem. Tobie jest słońce i księżyc, i niebo i wszystkie cuda wszechświata. Ten, kto stworzył te niezwykłości, stworzył również ciebie. Wszystkie otaczające cię rzeczy wywodzą się z tego samego źródła. Wszystko jest jednością. Nie wiem, czy za tobą nadążam. Każda istota na tej ziemi, każdy przedmiot na tej ziemi ma duszę. Wszystkie dusze łączą się w jednej, duszy wszechświata. Widzisz, kiedy pielęgnujesz, kiedy odżywiasz swój umysł i ducha, tak naprawdę odżywiasz duszę wszechświata. Kiedy naprawiasz swoje życie, naprawiasz życie tych, którzy są wokół ciebie. Jeśli masz odwagę, by z przekonaniem podążać w kierunku swoich marzeń, zaczynasz czerpać siły z wszechświata. Jak już powiedziałem, dostajesz od życia to, o co poprosisz. Ono cię zawsze wysłucha. A więc samo doskonalenie i kajzen pomogą mi pomagać innym w ten sposób, że sam sobie pomogę? Coś w tym rodzaju, Zbogacając umysł, troszcząc się o ciało i pielęgnując ducha, sam zrozumiesz, o czym mówię. Julianie, wiem, że chcesz jak najlepiej, ale czyż samo doskonalenie nie jest zbyt wygórowanym ideałem dla ważącego 100 kg ojca rodziny, który do tej pory spędził więcej czasu, Pracując nad klientami niż nad samym sobą? Co będzie, jeśli doznam porażki? Porażką jest nie mieć odwagi spróbować. Ni mniej, ni więcej. Jedyną rzeczą odgradzającą większość ludzi od ich marzeń jest strach przed porażką. Tymczasem porażka jest bardzo ważna na drodze do sukcesu. Porażka jest próbą, dzięki której się rozwijamy. Udziela nam lekcji. I wiedzie ścieżką oświecenia. Nauczyciele Wschodu powiadają, że każdy strzał w dziesiątkę jest wynikiem setki strzałów chybionych. Fundamentalnym prawem natury jest zyskiwać poprzez stratę. Nigdy nie obawiaj się porażki. Ona jest Twoim przyjacielem. Polubić porażkę? spytałem z niedowierzaniem. Wszechświat nagradza odważnych. Kiedy raz postanowisz podnieść swoje życie na wyższy poziom, poprowadzi cię siła ducha. Jogin Raman wierzył, że przeznaczenie człowieka zostało na kształt drogi wytyczone w chwili narodzin. Prowadzi ona we wspaniałe miejsca. Każdy jednak sam musi znaleźć w sobie odwagę, by pójść tym traktem. Jest pewna legenda, którą mi opowiedział i którą dzisiaj chciałbym powtórzyć tobie. Dawno, dawno temu żył sobie w Indiach zły olbrzym. Miał wspaniały zamek nad morzem. Ponieważ olbrzym przez wiele lat pojawał daleko od domu, dzieci z pobliskiej wsi przychodziły bawić się do jego pięknego ogrodu. Jednak pewnego dnia gospodarz wrócił i przegnał wszystkie dzieci ze swojej posiadłości. Żebym was tu więcej nie widział! wrzasnął ze złością, zatrzaskując ciężkie dębowe drzwi. Potem wzniósł olbrzymi mur wokół swego domu, aby żadne dziecko nie mogło się tam zakraść. Przyszła sroga zima. Jakie zwykle bywają w północnych częściach Indii. A Olbrzym z niecierpliwością oczekiwał nadejścia wiosny. Wreszcie przybyła do wsi położonej niżej, ale lodowe szpony zimy wciąż nie opuszczały jego ogrodu. Pewnego dnia Olbrzym poczuł wreszcie zapachy wiosny i ciepło słońca świecącego przez okna. Nareszcie wróciła wiosna, zawołał i wybiegł na dwór. Nie był jednak przygotowany na widok, który zobaczył otóż wiejskie dzieci w jakiś sposób sforsowały mur i beztrosko bawiły się w ogrodzie. To ich obecność sprawiła, że ogród z zimowego pustkowia przemienił się w przepiękny park z różami, żonkilami i orchideami. Wszystkie dzieci śmiały się radośnie, z wyjątkiem jednego. Kątem oka olbrzym dostrzegł małego chłopca, o wiele mniejszego od innych dzieci. Z jego oczu płynęły łzy, ponieważ nie miał dość sił, by wdrapać się na mur i wskoczyć do środka. Olbrzymowi zrobiło się żal chłopca i po raz pierwszy w życiu zrozumiał, że źle postępuje. Pomogę temu dziecku, pomyślał, podbiegając bliżej. Kiedy inne dzieci zobaczyły Olbrzyma, czym prędzej pouciekały. Ale malutki chłopczyk nie ustąpił pola. Po okonam Olbrzyma, wyjąkał. Obronią nasz plac zabaw. Olbrzym podszedł do dziecka z otwartymi ramionami. Jestem przyjacielem, powiedział. Przyszedłem, żeby cię przesadzić przez mur. Od tej chwili jest to twój ogród. Chłopczyk, który wyrósł w oczach dzieci na bohatera, promieniał szczęściem. Na znak zgody dał olbrzymowi złoty naszyjnik, zawsze noszony na piersi. Mam go na szczęście, rzekł. Zaraz chcę. By należał do ciebie. Od tego dnia dzieci bawiły się z Olbrzymem w jego pięknym ogrodzie. Jednak dzielny chłopiec, którego Olbrzym polubił najbardziej, nigdy więcej się tam nie pojawił. Mijał czas i Olbrzym rozchorował się i osłabł. Dzieci nadal bawiły się w jego posiadłości, ale Olbrzym nie miał już sił, by dotrzymywać im towarzystwa. W tych cichych dniach jego myśli najczęściej biegły właśnie ku małemu chłopczykowi. Pewnego dnia w samym środku szczególnie śrogiej zimy Olbrzym wyjrzał przez okno i zobaczył zupełnie niezwykły widok, chociaż większą część ogrodu spowijał śnieg, na samym środku wyrósł krzak róży z przepięknymi kwiatami. Obok róż stał chłopiec, którego olbrzym pokochał najbardziej. Uśmiechał się słodko. Olbrzym podskoczył z radości i wybiegł, aby go uściskać. Gdzie byłeś przez te wszystkie lata, mój młody przyjacielu? Tęskniłem za tobą całym sercem. A chłopiec odparł. Wiele lat temu przeniosłeś mnie ponad murem do swego wspaniałego ogrodu. Teraz ja przyszedłem zabrać cię do mojego. Nieco później, kiedy dzieci przyszły odwiedzić olbrzyma, znalazły go leżącego bez życia na ziemi. Od stóp do głów przykrywały go tysiące płatków róż. Miej zawsze odwagę, John, jak ten mały chłopczyk. Nie ustępuj pola i podążaj za swymi marzeniami. Poprowadzą cię ku twemu przeznaczeniu. Podążaj za przeznaczeniem. Ono zaprowadzi cię do cudownego różanego ogrodu. Popatrzyłem na Juliana. Chciałem mu powiedzieć, że wzruszyła mnie jego opowieść i zobaczyłem coś, co wstrząsnęło mną do głębi. Ten twardy gladiator sądowych aren. Który większą część życia strawił na obronie znanych i bogatych, płakał. Podsumowanie rozdziału 9. Symbol zapaśnik sumo. Cnota. Praktyka kaizen. Wiedza. Konsekwentne samodoskonalenie jest podstawą mistrzostwa życia. Sukces zewnętrzny zaczyna się od wewnątrz. Oświecenie. Przychodzi dzięki konsekwentnej pielęgnacji umysłu, ciała i duszy. Techniki. Rób to, czego się boisz. 10 prastarych praktyk promiennego życia. Cytat. Wszechświat hołubi odważnych. Kiedy raz postanowisz wynieść swoje życie na najwyższy poziom, siła Twojej duszy zaprowadzi Cię w magiczne miejsce z niezwykłymi skarbami. W nich, który sprzedał swoje Ferrari. Koniec części trzeciej.